Zosia Stanecka i Marianna Oklejak, Basia i Boże Narodzenie. Mama miała wypadek w sobotę rano, na 2 tygodnie przed Wigilią, kiedy nikt nie spodziewał się katastrofy. Tata spał zmęczony po nocnym dyżurze w szpitalu. Janek zamknął się w pokoju i groźnie powiedział, żeby mu nie przeszkadzać. Mama z Frankiem, zawieszonym w chuście na plecach, grzebała w spiżarni w poszukiwaniu przyprawy do piernika, a Basia kiwała się na kuchennym stołku i też grzebała, tylko że palcem w jogurcie. Zuzia powiedziała, zawołała w kierunku spiżarni, że święty Mikołaj nie istnieje. Ze spiżarni dobiegło westchnienie. Powiedziała, Basia włożyła sobie do ust garść oblepionych jogurtem czekoladowych kulek, że jestem głupie dzieczko, jeśli wierzę w świętego Mikołaja, bo to wszystko bzdura. Mama wyszła ze spiżarni, poprawiła chustkę z Frankiem i wprawnym ruchem zmiotła ze stołu okruszki po śniadaniu Janka. Nie mów z pełną buzią, rzuciła w stronę Basi i przestań się kiwać na krześle. Zuzia powiedziała, ciągnęła niezrażona Basia, że chyba nie myślę, że jakiś krasnal w czerwonej czapce podrzuca mi prezenty. Wiesz, córeczko, mama poddała się i usiadła na chwilę. Zuzia z jednej strony zupełnie nie ma racji, ale z drugiej to ja się z nią troszeczkę zgadzam. Jak to? Basia z wrażenia przestała się kiwać na stołku. No zgadzam się z nią w sprawie tego krasnala. Ja też bym nie chciała dostawać prezentów od przebierańca w czerwonej czapce. Tylko że święty Mikołaj nie jest wymysłem. Naprawdę żył. Był biskupem, który rozdał cały swój majątek. Nie zrobił tego na pokaz. Zależało mu na szczęściu dzieci, a nie na tym, żeby go chwalono. Dlatego podrzucał prezenty w tajemnicy. Rozumiesz chyba, że raczej trudno byłoby mu się ukryć, gdyby robił to w czerwonej czapce. A teraz skończ już ten rozgrzebany jogurt i pomóż mi robić pierniczki. Mama wyjęła z szuflady foremki do pierników. Podgrzała masło z miodem i wylała je na stolnicę pełną mąki i przypraw. Kiedy to wszystko zmieszamy, powiedziała do Basi, wyjdzie nam piernikowy potwór, zawołała radośnie Basia i wyciągnęła przed siebie ręce upaćkane lepką masą. Ła, uciekajcie wszyscy, nadchodzę! Zerwała się z krzesła i wybiegła z kuchni. Basiu, zawołała za nią mama, wracaj, rozniesiesz ciasto po całym domu. Było już jednak za późno. Lepkie kleksy z ciasta wskazywały drogę, którą przebiegał piernikowy potwór. Mama w końcu osaczyła go w łazience. Oczyszczony i umyty potwór powrócił do kuchni. Mama położyła Franka do łóżeczka, wyrobiła ciasto i zawołała Janka, żeby i on powykrawał trochę pierników, a sama poszła posprzątać łazienkę. Basia z Jankiem zostali sami w kuchni. Mój aniołek nie ma głowy, zachichotał Janek. Tam, bo to w ogóle nuda tak wyciskać. Basia potoczyła po stole kulkę ciasta, a potem sięgnęła do szuflady po nóż. Nic się nie bój, powiedziała do brata. Wzięłam ten tępy. W tym momencie wszyscy usłyszeli wielkie łup. To mama upadła w łazience, złamała rękę, pękł jej obojczyk. Prawie miała wstrząs mózgu. I pan doktor kazał jej leżeć i odpoczywać. Żadnych prac domowych, żadnego noszenia i schylania się, pogroził palcem. Janek powiedział, że to wszystko przez Basię i że teraz nie będzie świąt, a nawet jak będą, to wcale nie takie jak trzeba. Bo mamy, bo bez mamy to po prostu nie może się udać. Tata powiedział, żeby Janek nie przesadzał i że teraz wszyscy zrozumieją, ile mama dla nich robi i że to będzie taka próba, czy oni też umieją tyle robić dla mamy. Basia powiedziała, że Janek jest prosią, bo to wcale nie przez nią mama upadła i zrobiła sobie to wszystko, co sobie zrobiła, tylko przez sprzątanie. A Franek powiedział łe.
Na początku mieli z mamą dużo problemów. Wcale nie chciała leżeć i odpoczywać. Ciągle wstawała i upierała się, że bez niej na pewno nie dadzą sobie rady. Martwiła się, że Basia chodzi dziwnie ubrana, a Janek ma bałagan w pokoju i że do świąt zostało już bardzo mało czasu. Nic się nie bój, uspokajał ją tata. Wszystko jest pod kontrolą. Tego się właśnie boję, wzdychała mama, kiedy odprowadzał ją na kanapę. Basia nic z tego wszystkiego nie rozumiała. Przecież mama zawsze mówiła, że jest okropnie zmęczona i marzy tylko o tym, żeby chociaż raz porządnie się wyspać. A teraz nie chciała nawet spokojnie posiedzieć? W końcu mama się poddała. Będzie co ma być, powiedziała. Zawinęła się w koc i zaczęła odpoczywać. Następnego dnia z odsieczą przybyła babcia. Miała codziennie przez jakiś czas zajmować się Frankiem. Dzięki temu reszta rodziny mogła wreszcie zacząć przygotowania do świąt. Tata pomógł Basi na nowo rozwałkować ciasto na pierniczki i pozwolił jej użyć tego tępego noża do wykrawania. Pierniczki wyszły za grube, za to miały naprawdę fantastyczne kształty. To jest mama na kanapie, prezentowała Basia swoje dzieła babci. A ten kwadrat... Babcia obracała w rękach piernikową bryłkę. Babciu, nie widzisz? To przecież żółw w pudełku. Tydzień przed Wigilią Janek z tatą kupili choinkę. Najogromniejszą, jaką Basia kiedykolwiek widziała. Wystarczy, że się położę, a wy już sprowadzacie do domu las, skomentowała mama. Ale nie wyglądała na niezadowoloną. Uśmiechnęła się do taty i poprosiła, żeby przyniósł jej różne rzeczy potrzebne do zrobienia szopki i zabawek na choinkę. Coś chyba mogę zrobić, uprzedziła protesty taty. Basia usiadła koło mamy i zaczęły produkować łańcuchy, papierowe koszyczki i kartonowe aniołki. W tym czasie tata wybrał się na świąteczne zakupy. Powiedział, że tym razem nie potrzebuje listy do kupienia, którą mama zawsze wciskała mu przed wyjściem. Jestem już dużym chłopcem, uśmiechnął się do mamy i wiem, co jest nam potrzebne na święta. Wrócił po paru godzinach i z dumą zaczął pokazywać, co kupił. W torbach były głównie śledzie w oleju, w occie, w śmietanie, rolmopsy i jeszcze jedne w oleju, bo była promocja. A tata powiedział, że zawsze miał poczucie, że w Wigilię jest za mało śledzi. Na szczęście tata kupił też karpia, mak, dużo rodzynków, orzechów i fig, suszone grzyby na uszka do barszczu. Niestety grzyby z domowych zbiorów skończyły się już w listopadzie. Buraki, no i dużo innych dobrych rzeczy. Mama trochę skrzywiła się przy śledziach, ale Basia była zachwycona. Uwielbiała śledzie i grzybowe uszka, a tata to kupił tyle grzybów, że starczyłoby aż na 3 wigilie. Uszka ulepiła Basia razem z babcią wigilię z samego rana. Wyszły im właściwie nie uszka, tylko uszy, albo nawet uszyska. Dobrego nigdy za dużo, stwierdziła babcia, Basia. Jednak z tatą ukręcili mak. Basia chlupnęła do niego dużo miodu, żeby był naprawdę słodkim. Kiedy na niebie zabłysła pierwsza gwiazdka, mama zasiadła razem ze wszystkimi do wieczerzy wigilijnej. Na środku stał koszyczek z opłatkami, trochę krzywo, bo Basia włożyła pod obrus 3 pełne garści siana. W tym roku po raz pierwszy to Janek, a nie tata, miał przeczytać fragment z Biblii o narodzeniu Pana Jezusa. Okazało się jednak, że czytania nie będzie. Zamiast tego Basia z Jankiem przygotowali niespodziankę. Basia włożyła niebieską sukienkę mamy, a na głowę zarzuciła koronkowy obrus babci. Przód sukienki wypchała poduszką. Była Maryją, która szuka miejsca w gospodzie. Janek był świętym Józefem w szlafroku taty. Kiedy doszli do stajenki pod choinką, Basia Maryja urodziła Jezuska Franka. Jezusek był goły i zrobił małą fontannę, kiedy Maryja wzięła go na ręce.
dziadkowie bili brawo, rodzice się uśmiechali, a Franek machał nogami. Potem dzielili się opłatkiem. Jedli śledzie, karpia i barszcz. I w tym roku to mama pierwsza nakapała na obrus. Basia jak zawsze tak się objadła uszkami, że nie miała potem siły nawet na pierniczki. Piła tylko kisiel żurawinowy babci. A kiedy było jej już bardzo dobrze, w brzuchu i w ogóle wszędzie, zadzwonił dzwonek do drzwi. Kto to może być? Zdziwiła się mama i spojrzała na pusty talerz, jak co roku czekający na niespodziewanego gościa. Basia pobiegła otworzyć. Za drzwiami nie było nikogo, ale na wycieraczce leżał ogromny wór. Prezenty! Basia już miesiąc wcześniej zrobiła dla mamy zakładkę do książki, a dla taty wykroiła krawat z obrusa. Ale potem tyle było do zrobienia, że o prezentach zapomniała. A teraz patrzyła na wór i nie wiedziała, czy to sam święty Mikołaj go przyniósł, czy też pojawił się na wycieraczce w zupełnie inny sposób. Może święty Mikołaj nadal krąży po świecie, jak kiedyś, dawno temu. A może to jakiś jego pomocnik? Ktoś to postanowił go naśladować. Kiedy jakiś czas potem śpiewali całą rodziną Bóg się rodzi, moc truchleje, wszystkie te pytania wydały się Basi mało ważne. Już niedługo święta Bożego Narodzenia, magiczny czas dla wielu z was. Rozpoczniecie gorączkowe przygotowania do nich. Będą zakupy, będziecie robili piękne prezenty, będziecie stroili choinkę. Pamiętajcie, żeby te święta były wyjątkowe, pełne miłości, pełne spokoju i radości. Zasiądźcie wszyscy w zdrowiu przy wigilijnym stole i śpiewajcie wesoło kolędy.